Witam serdecznie w trzecim już naszym spotkaniu z Trackmania Original. Nazywam się Dawid160.pl. Przed nami, moi drodzy, seria C w trybie Race, którą rozpoczniemy za momencik. Przypomnę tylko króciutko, co działo się w poprzednim odcinku. Otóż przechodziliśmy serię B, która skupiała się wokół środowiska Desert. I powiem wam szczerze, że nie było tu aż tak różowo jak w serii A, która poszła iście sprawnie. Bowiem zobligowany byłem wyciąć kilkanaście przejazdów, a było to konieczne, ponieważ podczas tych przejazdów praktycznie się nie odzywałem, tylko skupiałem się na jeździe. Gdybym pozostawił na nagraniu wszystkie przejazdy, to odcinek trwałby dobre 40 kilka minut, a mimo to udało się skrócić do 27, z czego jestem bardzo zadowolony. No, jak powiedziałem, nie było zbyt łatwo, chociażby B5, która sprawiła już niemałe trudności, więc jak na razie B5 jest najcięższą trasą, chociaż może jeszcze nie aż tak ciężką, ale no już troszeczkę się musiałem wysilić. No dobrze, zaczynamy serię C, zobaczymy jak tutaj pójdzie z kolei, czy będzie jeszcze ciężej niż w serii B, no zobaczymy. 45 sekund uzyskał brąz na C1. No i seria C skupiać się będzie wokół środowiska rally, już ostatniego w Trackmania Original. Dobrze, teraz skupiamy się, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. 29 sekund uzyskało złoto, ale myślę, że złoto nie będzie problemem żadnym, nawet zaryzykowałbym stwierdzeniem. Oj, proszę, jest meta. 24 sekundy. 5 sekund przewagi nad złotem. I proszę bardzo, już Tadeo za pierwszym razem. No, naprawdę nieźle zaczynamy ten odcinek. Za pierwszym razem. Nawet się nie musiałem w ogóle starać zbytnio. 24:32. Już wystarczyło na Tadeo. Oczywiście zapisujemy powtóreczkę. Ale niewiele przebiliśmy na Deo, zobaczcie, raptem 66 setnymi, więc niewiele, ale jednak na Deo trafiło do naszych rąk. C2 zaczynamy. 30:57, więc podobny czas dla złota. Oj, nie, nie. No tutaj też parę pułapek jest, więc trzeba na nie uważać. No tutaj jakieś głazy są. Także na razie jakoś idzie. No jest meta już. 26 sekund prawie. I na Deo, proszę bardzo. No tym razem nie za pierwszym, a za drugim. No ale nie zmienia to faktu, że także i na tej trasie na Deo zostało złamane bardzo szybko. Zobaczymy jak pójdzie na C3, bo jak na razie tempo jest błyskawiczne. Tym razem nieco dłuższa, chyba że złoto pojechało znacznie gorzej. 13 setnych. Mało. Ładnie, ładnie. A, jej. Dobra, jest checkpoint. Ale słabo, nie. Do powtórki, no. Dwie sekundy na razie mamy. No, teraz będzie znacznie lepiej. Jest już meta. Tak, 30 sekund. I kolejne na Deo. No i C4. O, tym razem jeszcze dłużej, minuta 4 aż.
No dobrze, niech wam będzie. A, tutaj polecam dzwonić, bo pamiętam, że chyba walnąłem w checkpoint. Tak, bo za szybko jechałem troszeczkę. O, uwaga. 6 sekund. Zobaczymy, jak dalej trasa przebiega. No, nic szczególnego zbytnio. O, i jest koniec trasy. No, nawet zeszliśmy poniżej minuty. I oczywiście kolejne Nadeo. Wow, naprawdę. Jeśli dalej tak będzie, to zaraz zakończymy odcinek. Ile tym razem? 59.34 Nadeo, a na poprzedniej trasie 31.11 i jeszcze poprzednio 26.59. No dobrze. To teraz C5, druga połowa serii C. Tym razem będzie przejażdżka po murach. ...42.21 tym razem na złoto. Więc na Deo będzie coś miało 38 może sekund. No dobrze, jedziemy do końca. Może już nawet to na Deo starczy. No ale jest dość mała przewaga nad złotem. Może nie starczyć. Chociaż... poniżej 40 zeszliśmy. I proszę, Nadeo znowu. Co się dzieje, moi drodzy? Znowu Nadeo. Za pierwszym razem. Ale przewaga nad złotem dość niewielka. A mimo to starczyło. No dobrze, C6. Jeszcze 3 traski zostały, moi drodzy. Do zakończenia trzeciego zestawu. Dobra. W sumie podoba mi się to środowisko rally, bo jest takie specyficzne i bardzo fajna muzyka gra w tle. Chyba gdzieś powinna być meta nieopodal. Tak jest. Czyżby znowu na Deo? Tak jest. Niewiarygodne. Znów na Deo. I przechodzimy do C7 trasy. Nie, dobra, już skupiamy się. Minuta 12. No, poniżej minuty będzie ciężko zejść, ale spróbujemy. Dobra, mamy wzniesienie. O, i na mury znowu. 3 sekundy. Teraz będzie... A, tu jest checkpoint i zakręt. No, jak mówiłem, dość słabo pamiętam trasy, ale jakoś mi idzie. Aha, dobra, teraz tak, jedziemy po checkpointa. I zawracamy teraz. Dość ciekawy motyw. A i teraz będzie... O, przejeżdżamy pod murami i dotykamy mety. Kurczę, znowu. No nie wierzę, co tu się dzieje, nie wierzę. Po prostu nie wiem, jak to skomentować. Po prostu przejdźmy do ostatniej trasy z tego zestawu.
A dobra, teraz będziemy na lewo jechać. Dobra, teraz przez takie małe skały. Dobra, już mniej więcej pamiętam, jak tutaj należy jeździć. O. Dobra, jedź. 2 sekundy, trochę mało. No, będzie ciężko. No i chyba pierwszy raz w tym odcinku nie zdobyliśmy na DO. W sensie od razu. Tak, oczywiście ukończyliśmy serię, ale jeszcze bez na DO. Okej, teraz znacznie lepiej. ...39 sekund ustanowiło na Deo. Ale idzie nam Oj nie, tylko nie to drzewo. Okej, czyżby... Aj, nie jeszcze. Jeszcze sekunda została. No, przynajmniej na tej trasie mamy wyzwanie, moi drodzy. Bo tutaj nie jest aż tak łatwo. Przynajmniej na jednej trasie nie jest łatwo. Tak, popełniłem dość duży błąd. Byliśmy mniej więcej w tym momencie. Spróbujemy może teraz jakoś tak rozegrać. O! Ale przewagę mamy bardzo znikomą. No i nawet nie będzie rekordu, no dobrze. Próbujemy nadal. Może teraz będzie lepiej? No jak na razie się na to nie zapowiada w ogóle. Nawet duszka nie mogę wyprzedzić, zobaczcie, a jeszcze muszę sekundę go przebić. No i gdzie ja mam tę sekundę wypracować? O, to jest pytanie, a może bokiem jakoś przejadę? O, prawie go dogoniłem. Kurczę, no dajcie skończyć ten zestaw, no. Poprzednie 7 tras tak sprawnie poszło. Ale akurat na C8 się zaczynamy męczyć już. No, come on! Dobra, przejeżdżaj. W samochodzie, przejeżdżaj. Dobra, i teraz jedziemy bokiem. Zobaczymy, czy to coś da. O, proszę bardzo, trzeba było bokiem, a nie przez te pagórki. No i w ten oto sposób kończymy trzeci odcinek Zagrajmy w Trackmanie Original. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Skończymy go dużo szybciej. No tylko ta jedna trasa C8 już na nieco dała w kość, ale nie zmienia to faktu, że kolejną serię złamaliśmy. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę. W kolejnym odcinku serię D zaczniemy. No i tym samym tę większą połowę serii, znaczy trybu Race, ponieważ tę mniejszą połowę mamy już w całości rozgryzioną A, B i C. Także teraz, jak powiedziałem, seria D z 8 trasami. W poprzednich też było po 8 tras. Podejrzewam, że tak będzie aż do F. W finałowej serii G już nie będzie 8, tylko już inna ilość. Nie pamiętam ile dokładnie, ale na pewno nie 8. Ale to wszystko jeszcze przed nami. Sprawdzimy jeszcze tylko na koniec, ile zebraliśmy miedziaków. 1850. Wow.
bodajże po pierwszym odcinku mieliśmy 820, no już prawie 2000, więc naprawdę nieźle. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Zagrajmy w Trackmanie Originalnym.